pan, myślę, że ważne jest to, że chłopcy w tym spotkaniu oddali maksimum zaangażowania, oddali serce w to spotkanie i to jest dla mnie najważniejsze. Wynik, no cóż, wynik można różnie na to spojrzeć, dlatego że no, w pierwszej tercji troszkę wyszliśmy bojaźliwie, bardziej defensywnie ustawieni. Tych grały spokojnie, więc prowadziły 2-0. Natomiast w tej drugiej tercji troszkę zmieniliśmy grę, zaczęliśmy grać troszkę bardziej ofensywnie, już atakować ich. Ci chłopcy uwierzyli, że mogą grać z tą drużyną jak równy z równym w tych niektórych momentach. No i tam udało nam się kilka momentów wykorzystać słabszej gry Tychów. Ja myślę tak, że jak powiedziałem, no, popełniamy jeszcze sporo błędów, szczególnie w naszej tercji obrony, indywidualne błędy taktyczne poszczególnych zawodników, szczególnie obrońców. Na tym mamy teraz czas, na czym pracować, teraz miesiąc do rozpoczęcia pierwszej ligi. Natomiast cieszy to mnie, że jest w drużynie chęć, jest w drużynie naprawdę zapał do pracy i zaangażowanie do pracy i to jest dla mnie istotne, bo można zawsze z tego coś wyciągnąć. Jak ma wyglądać gra Podhala, wychodząca z pod ręki Marka Dziętary? Na pewno gra twarda i ofensywna. Lubię taką grę i Podhale zawsze coś słynęło i będę na pewno dążył ku temu, że szczególnie na poziomie pierwszej drużyny, pierwszej ligi chciałbym, żeby była gra ofensywna i twarda. Natomiast zawsze jest jedna zasada, że grę układa się tak, jaką się ma drużynę. To znaczy taki system gry się układa, na jaką się ma drużynę. Ja mam drużynę młodą w tym roku oczywiście, ale gram w pierwszej lidze, więc na pewno nie będę się bronił, więc na pewno będzie gra ofensywna i twarda. Wy jeszcze do rozpoczęcia ligi macie no, praktycznie miesiąc, bo pod koniec września zaczynacie. Jak ten okres przygotowawczy będzie jeszcze przebiegał? Przez kolejne dwa tygodnie jeszcze od poniedziałku pracujemy bardzo mocno. Będziemy pracować zarówno rano trening na lodzie, jak i po południu trening na lodzie dwugodzinny, ale przed treningiem tym dwugodzinnym będzie jeszcze praca godzinę w siłowni, więc pracujemy praktycznie można powiedzieć jeszcze dwa treningi na lodzie plus trening siłowy aż do około 16-17 września. Potem troszkę już zejdziemy z intensywności, z objętości treningowej przede wszystkim, bo intensywność pozostanie taka jak mocna, natomiast zejdziemy z objętości treningowej i będziemy przygotować się już bezpośrednio do rozpoczęcia ligi, pierwszej ligi. Mamy jeszcze spotkania kontrolne, dwa z Janowem i jeden w Michalowcach, więc tutaj jeszcze będę chciał w tych spotkaniach sprawdzić kilku zawodników. I myślę, że już w najbliższych dniach, myślę, że po tych dwóch spotkaniach będę już chciał podjąć decyzję ostateczną co do składu, dlatego że mam jeszcze kilku zawodników, którzy dzisiaj nie brali udziału w meczu, to jest 20-latków, których brakowało dzisiaj sześciu brakowało zawodników w mojej drużynie jeszcze z kadry 20. Więc będę jeszcze chciał ich zobaczyć w tych meczach najbliższych w Janowie i Michalowcach. I najprawdopodobniej gdzieś koło tych meczy ten skład definitywnie ustalę na sezon. Ja chciałem na koniec jeszcze zapytać o reprezentację. No jest pan drugim trenerem właściwie razem z Jackiem Płachtą. Jak się układa współpraca z Igorem Zacharkinem? Współpraca na pewno się układa. To był początek, wie pan, trudno mi się będzie układała. Natomiast no, tutaj pierwszy obóz pokazał, że tutaj po prostu jest profesjonalne podejście do wszystkiego i każdy ma pewien zakres obowiązków naznaczony przez trenera Zacharkina i trzeba się do tego po prostu przyłożyć. Jest masę pracy, ale jest duży, 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 duży profesjonalizm ze strony trenera Zacharkina i podejście pełno profesjonalne do hokeja. I myślę, że mówię, no pierwszy, z pierwszego obu jestem bardzo, bardzo pozytywnie oceniam ten pierwszy zgrupowanie kadry narodowej. Było wszystko poukładane organizacyjnie i pod względem można powiedzieć i treningu i procesu treningowego, organizacji, wszystko okej. Wielu kibiców się zastanawia, co tak naprawdę oznacza konsultant kadry, którym został oczywiście Wiaczesław Bykow, no to jest taka postać już naprawdę ten top hokejowy. Jak wyglądała ta współpraca właśnie Bykowa? Czym on się zajmował? Bo wiemy, że był tam z wami we Francji podczas tych dwóch meczów sparingowych z Francją A. Jaki będzie jego zakres obowiązków w następnym czasie, trudno mi w tej chwili powiedzieć. Natomiast ponieważ on był we Francji jeszcze w zasadzie można powiedzieć przed podpisaniem kontraktu, bo ten kontrakt dopiero został sfinalizowany w tej chwili, więc najprawdopodobniej pierwszy obóz, w pierwszej konsultacji chciał się przyjrzeć reprezentacji, chciał ich poznać, mentalność Polaków, możliwości polskiej reprezentacji, umiejętności polskiej reprezentacji. Dla niego oczywiście na pewno to jest wszystko nowe, wszystko można powiedzieć inne niż z czym miał kontakt do tej pory. Więc na pewno to było jego celem tej pierwszej wizyty przede wszystkim na zgrupowaniu kadry. Natomiast w dalszym etapie, no trudno mi w tej chwili powiedzieć, na pewno jest ustalone przede wszystkim z prezesem PZHL-u i myślę, że on po prostu narzuci pewne standardy dalszej pracy i pracy całego sztabu szkoleniowego.
jakoś z wami w ogóle nie rozmawiał, tak, trener Byków? Oczywiście rozmawiał z nami też, rozmawialiśmy, mieliśmy kilka swoich poglądów, trener Byków kilka swoich, kilka zapytań miał do nas odnośnie polskiej ligi, odnośnie ilości zawodników, odnośnie pewnych sam spraw założył sobie dotyczących naszej ligi, więc tutaj oczywiście było kilka informacji podanych. Przede wszystkim miał charakter informacyjny, on po prostu chciał uzyskać maksimum najwięcej informacji.